Kielce, róg dzisiejszej ulicy Sienkiewicza i Małej. To tu od 1905 roku działa cukiernia założona przez państwa smoleńskich, gdzie co niedzielę, każdego tygodnia spotykają się bohaterowie naszej opowieści. Jan Nożyczkowski, powstaniec styczniowy, Alojzy Tolibowski, redaktor lokalnej gazety, profesor kieleckiego gimnazjum Alfred Politkowski i Leokadia Obertyńska, wdowa po polskim oficerze, przez przyjaciół zwana baronową. Szanowny panie redaktorze, uprzejmie prosimy o zamieszczenie niżej wymienionego sprostowania. W numerze 144 robotnika z dnia 30 maja roku bieżącego umieszczono wzmiankę, iż w hotelu europejskim w Warszawie w witrynie jubilera Wabińskiego można oglądać złoty medal, który Kielczanie złożą naczelnikowi państwa. Otóż medal będzie złożony nie przez szersze grono Kielczan, jak informuje mylnie robotnik, lecz wyłącznie przez Ligę Kobiet Polskich w Kielcach. Tak, tak, to prawda. Dawniej byłyśmy Ligą Kobiet Pogotowia Wojennego. No, słyszałem. O, Liga rządzi, Liga radzi, Liga nigdy cię nie zdradzi. Niech pan sobie, profesorze, nie żartuje, bo te kobiety jako pierwsze stanęły do pracy dla żołnierza polskiego. A na medalu umieszczono litery LKPW, czyli Liga Kobiet Pogotowia Wojennego. No, przepraszam, nie miałem zamiaru nikogo obrazić. Tym bardziej, że zdaję sobie sprawę z ogromnego zaangażowania naszych pań w sprawy niepodległości kraju. No przecież my, kobiety, też mamy prawo angażować się w sprawy ważne dla naszej ojczyzny. No dlatego jestem dla pani baronowej pełen podziwu i uznania. No, mam nadzieję, profesorze. Ach, szkoda tylko, że na froncie nie dzieje się najlepiej. Nie rozumiem. Chodzi o ten pociąg. Podobno Rosjanie zdobyli pociąg pancerny generał Dowbor. Jego załoga, czyli 12 oficerów i 120 żołnierzy, według dowódcy sowieckiej armii konnej została unieszkodliwiona. Podobno bolszewicy są bardzo okrutni. Z frontu dociera wiele wiadomości, ale niestety z opóźnieniem. Słucham? Telefon do pana redaktora. Pan Jan Nożyczkowski dzwoni. A tak, już odbieram. Dzień dobry, panie Janie. Dzień dobry, redaktorze. Przy telefonie pana korespondent wojenny Jan Nożyczkowski, słucham. No i co tam na froncie słychać? A słychać? No to co zawsze na froncie, redaktorze. Strzały, rozkazy, wybuchy, płacz, przekleństwa, modlitwy. Nieważne. Posłuchaj pan, redaktorku. Przeczytam panu komunikat, jaki wysmażyłem do sztabu generalnego. Słyszy mnie pan? Słyszę. No dobra, to notuj pan. Po wczorajszym ataku na Głębokie oddział 8 Dywizji Piechoty wziął 800 jeńców i ogromną zdobycz wojenną w postaci, po pierwsze, składów amunicyjnych i prowiantowych, która jeszcze nie została obliczona. Po drugie, nad Górną Berezyną oddziały nasze, złamawszy rozpaczliwy opór nieprzyjacielski, zajęły Macice. Po trzecie, odwrót nieprzyjaciela nad Dźwiną i Berezyną staje się paniczny. Na Średniej Berezynie postępuje szybko likwidacja większych oddziałów nieprzyjacielskich, które zdołały się przeprawić na wschodni brzeg rzeki. Po czwarte, na froncie ukraińskim, na odcinku między Skwirą a Lipowcem, rozwinęły się większe boje z kawalerią nieprzyjacielską, dotychczas nieskończone. I po piąte, 14 pułk ułanów w szarży konnej zajął Antonów i zdobył 4 karabiny maszynowe. I po szóste, zacięte ataki bolszewickie na linii rzeki Markówki zostały odparte przez oddziały ukraińskie, a w kontratakach wzięto jeńców. Ja to wszystko napiszę w naszej gazecie, panie Janie. I słusznie pisz pan, pisz. I niech pan pomyśli o wierszówce dla mnie. Nie będę tu przelewał krwi za trójko, no. Czołem, biegnę do sztabu. Do usłyszenia za tydzień. Do usłyszenia. Panie starszy, wiśnióweczka dla wszystkich.
No to wypijmy za zwycięstwo nad tą bolszewicką zarazą. Za zwycięstwo! Ja nie rozumiem, jak można toczyć wojnę z bolszewikami, jednocześnie tocząc wojnę ze sobą. No pardon, ale co pan ma na myśli? No jak to co? Tarcia w rządzie premiera Skulskiego. Chodzi o reformę rolną, której rząd nie zrealizował. Posłowie PSL Piast zgłosili wniosek o uchwalenie ustawy o przymusowym wykupie gruntów dla przeprowadzenia parcelacji. No i jeszcze do tego rząd atakują socjaliści z PPS za obniżenie poziomu życia społeczeństwa oraz niezatrzymanie procesu rozwijającej się lawinowo działalności lichwiarskiej. Ale przecież sami panowie wiecie, że lichwiarstwo urosło już do rozmiaru plagi. No, ale dlatego przygotowano już projekt ustawy antylichwiarskiej. Kary za lichwę przewidywane w ustawie są bardzo wysokie. Między innymi konfiskata majątku, a nawet kara śmierci. Niektórzy żądają kar hańbiących, jak chłosta czy pręgierz. O, proszę, w gazecie piszą, że 9 czerwca 1920 roku premier Skulski przekazał na ręce naczelnika państwa dymisję, oświadczając, że, o, cytuję, obecny stosunek sejmowych klubów poselskich do rządu i stanowisko ich wobec wniesionego przez rząd projektu ustawy o sekwestrze ziemiopłodów zmusiły mnie do zgłoszenia dymisji. No dobrze, już dobrze, ale dosyć tej polityki. Należy nam się przecież jakaś rozrywka. Co pani ma na myśli, moja droga? Czyżby jakiś spacer? O, tylko nie idźcie na ulicę Kolejową. Ale o co chodzi z tą ulicą Kolejową? Tam z szaloną prędkością w jedną i drugą stronę pędził ostatnio samochód z 3 wojskowymi. A tak, tak, ja to widziałem. Rozbawieni oficerowie dawali ujście swojej fantazji. Oni o mało mnie nie rozjechali. A przecież przy ulicy Kolejowej stoją posterunki policyjne i żaden policjant nie odważył się wyjść, aby zatrzymać pojazd. O, mon Dieu! Nasuwa się pytanie, czy skarb państwa polskiego jest tak bogaty, żeby pokrywać koszty kupna benzyny dla kawaleryjskich jazd oficerów? Te samochody powinny być używane do celów służbowych, a nie głupich wybryków. Jak żołnierze chcą pojeździć, to powinni kupić sobie własne samochody. A może wyprowadzi pan, redaktorze, mój samochód z garażu i pojedziemy na wycieczkę? Z panią? To ja pojadę nawet na koniec świata. Wystarczy, że pojedziemy na ulicę Kolejową i narobimy wstydu tym młodym oficerom. Ale w jaki sposób? Będziemy się z nimi ścigać. To chyba nie jest najlepszy pomysł. Przecież na Kolejowej to chyba nie wolno przekraczać 30 km na godzinę. A mój kabriolet rozwija 130. Jeśli pan się boi, redaktorze, to ja chętnie pojadę z naszą panią baronową jako pilot. Nie. Ja pojadę. Pan to możesz sobie popatrzeć, bo ja będę prowadził. O, to mnie pan zaskoczył. Ale dzisiaj chciałem panią zaprosić do Corso. O, na amory redaktorowi się zebrało, a o starszym koledze nie pomyśli. Profesorze, dla pana też mam bilet. Ale, na co chce mnie pan zaprosić? Na cesarzową. O, przecież to świetne kino ze słynną pięknością w roli głównej, Lucy Gellert. Z pięknością, powiadasz pan? A pan co się tak ożywił? Nie, wydaje się pani. To świetny dramat historyczny z epoki panowania królowej Marii Teresy, przedstawiony w 8 aktach. Tak, podobno sceny do tego obrazu były kręcone w pałacach we Wiedniu, Szenbrunnie i Budapeszcie. Zapowiada się bardzo ciekawie. A wiecie państwo, że ostatnio byłem na bardzo ciekawym przedstawieniu w Leszczynach? W tej wsi?
Przecież tam nie ma żadnego teatru. Nauczycielka z Leszczyn, Stefania Pelczarówna, stworzyła z chłopców i dziewcząt wiejskich teatralną trupę amatorską. No coś nieprawdopodobnego. Jaka mądra nauczycielka. Na prowizorycznej scenie w stodole wśród rozbawionych i zachwyconych tłumów słuchaczów dwukrotnie odegrano opętanego Błażka i ostatni rubel. To zdaje się, że była o tym jakaś informacja w mojej gazecie. Kolega pisał, że dochód z tego przedstawienia przeznaczono na walkę plebiscytową. No faktycznie, tak było. Panowie, musimy już chyba wychodzić, bo nie zdążymy do Corso. Tak, wychodzimy. Do widzenia. Do widzenia. Wysłuchali Państwo słuchowiska Radia Kielce w czasach bolszewickiej zarazy. Scenariusz, reżyseria i współprodukcja Sebastian Przybyłowicz. Realizacja i opracowanie muzyczne Tomasz Tamborski. Konsultacja historyczna dr Marek Maciągowski. Wystąpili Jan Nowicki, Teresa Bielińska, Mirosław Bieliński, Andrzej Cempura oraz Andrzej Plata.